Na słynnym obrazie Wędrowiec nad Morzem Mgły romantyk spogląda w dal. Czy coś kryje się głębiej? Czy istnieje coś dalej? Podobne pytania zadaje sobie współczesny wędrowiec. Także ten, który staje wobec piękna krajobrazu, jaki rozpościera się wokół Kalwarii Zebrzydowskiej, Landskorony i Wadowic. Te miasta, znane przede wszystkim ze swojej historii i kultury, otacza bowiem bogata i nadal dziewicza przyroda. Natura, która wciąż czeka na to, by zostać w pełni odkrytą. Kalwaria Zebrzydowska, położona w dolinie między górskimi pasmami na pograniczu Beskidu Makowskiego i Pogórza Wielickiego. W naturalne płótno zieleni góry Żar została wkomponowana sylwetka klasztoru ojców Bernardynów. Leśna polana. Wokół obiektów architektonicznych jest dużo światła. Jego natężenie i ostrość to także efekt kontrastu. Pojawia się on wraz z półmrokiem, jaki tworzy tu gęstwina pni i konarów drzew, które otaczają kościół. Po niespełna 10 minutach wędrówki zza sylwetek drzew dostrzegamy pustelnię pięciu braci Polaków z kaplicą świętej Marii Magdaleny. Mikołaj Zebrzydowski na starość pragnął tu właśnie osiąść, na zupełnym odludziu, tylko w otoczeniu przyrody. Nie zdążył. Śmierć przyszła do niego wcześniej niż samotność, która także przecież potrafi zabić. Nieopodal rośnie paprotnik samczy. Miękkość i finezyjny krój jego liści jest zwodniczy. To roślina trująca. Na szczęście tuż obok kołysze się na wietrze poziewnik miękkowłosy, którego niegdyś stosowano w leczeniu wielu schorzeń, nawet gruźlicy. To dobry omen, by podążać dalej. W górę, szlakiem zielonym. Nad okolicą wznosi się Góra Landskorońska. Wysoka na blisko 550 metrów. Na jej szczycie czeka wędrowca prawdziwa uczta. Pozostałości po zamku wzniesionym w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Nie trzeba jednak aż tak daleko sięgać wzrokiem, by zobaczyć miejsce o wyjątkowej urodzie. Samą Landskoronę. Miasto wypełniają urokliwe domki z drugiej połowy XIX wieku oraz drewniane wille. Świadectwo historii Landskorony jako popularnego letniska. Wadowice to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Stąd wzięła swój początek droga Karola Wojtyły do godności Jana Pawła II. My jednak wybieramy inną, mniej wydeptaną ścieżkę. Ruszamy szlakiem wadowickiej przyrody, która kusi wędrowca nieokiełznanym jeszcze przez człowieka pięknem. Na szlaku wędrowiec wchodzi w tajemniczy, mistyczny las. Jego uwagę przyciągają fantazyjnie poskręcane pnie buków. Wędrowiec stoi na wzniesieniu i patrzy w dal. Wiele jeszcze rzeczy zostało do zobaczenia. Wiele miejsc do odwiedzenia. Koniecznie musi tu powrócić.